dobry, wstałam, patrzę, a za oknem śnieg. Ale super. Ach, cóż to dzisiaj będzie za wspaniały dzień. Zaczynam od paznokci. Moje są okropne i będą nowe, świąteczne, piękne. Po porządkach już mniej więcej jestem, więc już im nie zaszkodzę. Później będę dekorować ciasteczka z moim gościem specjalnym, więc będzie mega przyjemnie. A potem się wybieramy w jakieś fajne miejsce i Was oczywiście zabierzemy ze sobą. A teraz co? Kalendarze. Tak. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Stefanie potwierdzę. Tak, gwiazdo, co ty się tak odzywasz? Co chcesz wszystkim powiedzieć? Potem wychodzi, że jest kotmas, nie vlogmas, bo ty po prostu cały czas jesteś w kadrze. A co mam zrobić, jak cały czas odzywa ten kot? No, cały czas, gwiazdorze. Siedemnastkę dzisiaj mamy. I proszę. I proszę, i proszę. Mamy. Co to? Szampon odżywczy. Żożoba. Super. Stefania. Już odwrotnie włożyłam przez ciebie. Co? Okej. Zaraz. Zaraz, zaraz. Najpierw pani otworzy swoje. Tu mamy siedemnastkę. Czy ja dam radę jedną ręką? Dobra. Dałam radę. I tutaj mamy peeling do ciała z solą. Peelingi kocham, więc się cieszę. No taki mały to w sumie chyba tylko na raz, ale będzie świetne na wyjazdy. Teraz damy sobie te dwa kalendarze tutaj, bo z nimi mam zawsze większy problem, żeby coś wyciągnąć. Siedemnastka. To nie jest jeszcze twój. W 17 NYX Cosmetics mamy NYX Lingerie. Malutką pomadeczkę. A w Makeup Revolution 17. Tutaj jest 17. Wygląda to na kształt pędzelka, ale może być też błyszczyk albo coś takiego. Tak, jest błyszczyk. Takim bardzo neutralnym kolorze i zobaczcie, jakie są do siebie podobne. Znowu jest podobnie. Kalendarze tu zostawiamy. No i co? To sobie jeszcze też przełożę. Zabieramy się za The Body Shop. Siedemnastka tutaj jest duża. Uwaga, 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 czy wszystko poleci? Cóż za wyzwanie. Mamy to. Mamy to. Już otwieram. A w środku. Krem do rąk pełnowymiarowy z różą. Super. Polubiłam się z kremami The Body Shop, szczególnie z tym, którego mam tutaj nawet przy łóżku, zaraz Wam pokażę. Przy łóżku mam tego z konopi i jest bardzo, bardzo wydajny, bo go używam codziennie przed snem. I zobaczcie, ile tutaj jeszcze go zostało i naprawdę mocno nawilżę. A nie dla Ciebie, Stefka, nie. Zaraz sobie to tu włożę, bo trochę zepsułam. Masz, poprzytulaj się za ten czas do swojego kalendarza. No, poprzytulaj się, a pani otworzy sobie tutaj jeszcze z Rytual 17. No dobrze, no dałam ci, żebyś się przytuliła, przecież lubisz. A w 17 w Rituals mamy żel do kąpieli. O, udało się, udało się, udało się, nie udało się jeszcze. Taki hotelowy, nie? Jak w hotelach, takich luksusowych. Super. Ale mam ochotę to powąchać, wiecie? Teraz sobie otworzę. Pięknie. Cudownie, bardzo tak luksusowo, naprawdę. Super. Super dzisiaj są ołowy. Zobaczcie, same takie bardzo potrzebne rzeczy. W sumie z tym zestawem mogłabym pojechać na jakieś wakacje i z krem do rąk, czego używam cały czas, wszędzie, w każdym pomieszczeniu mam krem do rąk.
peeling do ciała, jest szampon do włosów, żel pod prysznic i bardzo takie neutralne błyszczyki, więc na jakieś takie ciepłe kraje świetny zestaw. I teraz Stefa, tak? Tak, bo ty już tak długo czekasz, już się nie możesz doczekać. No to otwieramy. 17. I czekaj, no. To jest dopiero parcie na szkło. Nie widzę, Stefania, 17. Pomogłabyś mi. No pokaż tą łapką. No gdzie jest? A tu jest. Dobra. Ojeju. Ojeju, taki kotuś. Ostatnio tak szybko ci to otwieram, że psuję ten kalendarz, Stefka. Wszystko się tu porozrywało. Kaczka! Kaczka, proszę pani. Zobacz. No chodź. No co? Musisz poczekać. Proszę. No i kalendarze pootwierane. Dzięki. No to zaczynamy. Okropne są te paznokcie. Na szczęście zaraz będą ładne. Zrobioną w 4 godziny. Jak się na budowie nagrzanie. Dzieje się. I gotowe. Zobaczcie, jakie piękne. Świąteczne. Dzięki, Ewa. Czekamy, nie masz ostrości? Nie mam ostrości. Już jesteś ostra. Jestem. Cześć. Patrzcie, jakie ładne. Takie jasne wybrałyśmy. No bo żeby nie było później problemu z odrostem. Ale ładne, nie? Śliczne. Ja jestem już gotowa na dekorowanie ciasteczek. Mam je przygotowane, moje pierniczki. Kupiłam kilka posypek, takie ozdobne kamyczki, pisaki dekoracyjne. Mam jeszcze takie, uciąłam sobie teraz palucha przy wyciąganiu jakiejś tam blachy, no ale to nic, przeżyję jakoś. Kupiłam też taki krem. Nie wiem, jak to będzie się zachowywać na pierniczkach, ale mam. Mam i teraz czekam, jeszcze zrobię normalny chyba lukier zaraz do przyklejania tych tutaj posypek. Są dwie herbatki, proszę Państwa, zimowe herbatki mojego autorstwa. Tutaj proszę bardzo, goździki, pomarańcze i jest gość. I zaraz będziemy robić pierniki. Przyjechał do mnie Łukasz i będziemy robić pierniki, tam już wszystko przygotowałam na stole. Nie ma blaszaka. Nie ma blaszaka, jest piękny z Disneya. Który przywiozłam z Paryża, super pamiątka. Były już kryształy, teraz jest Disney. Teraz masz Disneya. No i najpierw pierniki. Czekamy jeszcze na obiad, jedzonko. Bo zamówiliśmy jedzonko pyszne. Czekajcie, wam się pokażę, bo też siedzę tutaj. Jestem. No i jak zjemy i zrobimy pierniczki, to jedziemy w fajne miejsce i zabieramy was ze sobą. Trudum. Zaczynajmy. Panie, jest pan gotowy? Tubki w dłoń. One nie są jeszcze gotowe. Szmaruj. Będzie jak odkręcisz, to będzie. No to rozgrzewaj. Ale odkręć i zobacz, czy tam nie trzeba tego odciąć. Stefa bawi się parówką. Nie trzeba, wychodzi. No, no widzisz, no to proszę bardzo, często się pierniczkiem. To są podobno słynne pierniczki, wszyscy je robią. Stefa. Zacznijmy od czegoś prostego. Stefa, orientuj się. Go! Prawie jak Wigilia. Co prawda plastik, ale... Ekskluzywne danie. Z blaszaka na plastik i z kryształów na plastik. Ale cieszę się na jego widok. To widać. Daj pana to zobaczyć, że się cieszę. Proszę bardzo. Cieszę się, cieszę się. Bardzo, jestem taka głodna. To smacznego jedzenia nie nagrywamy. Gdzie to się wyłącza? Gdzie to się wyłącza?
Dobra, koniec przerwy. Maluj. Zaczynam od kropek i ślaczków, tak jak dziecko w przedszkolu, żeby się rozpędzić. Więc na razie testujemy. To będzie uboga gwiazdka. Ja to mówię, nie chwal dnia, nawet jak słońce zajdzie. A zaszło. A, ty nagrywasz? Boże. Nie, co ty? Masz niezadowoloną minę. No nie marnuj, na ciastko proszę, na ciastko. To są takie. Takie póki co. Przedstawiam wam ciastka Janusza. Z Januszek. Lubisz graże? Graże? Graże. To by było wyzwanie. Jest graże. No daj, to jest po graże. No graże. Jak jest Janusze. Za małe głowy mają te ludziki. Januszek jest spoko. Proszę państwa, linia produkcyjna. Testuję nową końcówkę. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Nowa więc... końcówka. Nowa końcówka. I sru. Chyba stwardniało, trzeba rozgrzać. Wyszło czy nie będzie wyszło? Będzie odstające. Może to trzeba tak... A, dobra! Obczaiłam! Tylko to powinno się teraz spłaszczyć. Bo sama mówiłaś, że mamy nie, że nie można dotykać, a ale co widzisz, robisz paluchami? Ja nie zepsułam, ty zepsułaś. Pyf. Każda inna, ale to dobra, ma swój dobra. Urok. Tu wszystko jest inne, zobaczcie, tutaj jest... Tu są gwiazdki, są serduszka, to jest niby choinka. Niby... Tutaj jest urwane serce. To jest nawet hashtag. Który wygląda jak gra w kółko i krzyżyk. No, ale no nie jest źle, no zobacz. Jak na pierwszy pięknie. Raz. Nie? Mhm. Spoko. Jak na taką końcówkę. No. Tutaj są nawet inicjały Karoliny. Proszę bardzo, zrobiłem. To jest miłość. Są Christmasy. Wszystko jest. Wszystko jest. O, aż się, pytanie, nie, aż się nie ostra zrobiłaś. O, teraz jest ostro. Wchodzimy w zapis. Ostatnie ciastko. Tak, historyczny moment, bo już mamy prawie że wszystkie gotowe. Zrobię ostatnie. Jest stres, bo pewnie nie wyjdzie to ostatnie. I ta muzyka w tle. Tak. Cio? Idzie? Dojedzie do końca, czy nie dojedzie? Dojechała. Jest. Brawo. Co będzie w środku? Krzywe paski. Krzywe paski. Już myślałem, że będziesz lukier lać. Nie no, już lałam taką lukwotuszę wszędzie. Koniec. Pokażemy wam wasze dzieło. Takie pierniczki są. Myślę, że ten jest tutaj cool. Czym? Janusz jest cool. Tu nawet moje inicjały są, proszę bardzo, jest hashtag Christmas. Tak, tu jest Lukas, nie zapomnij. Tak swojego. Do żołądka możesz włożyć na przykład od razu. No to jest bardzo nieudany renifer. No, także takie ciasteczka są. Te z napisami mi się też podobają. Są takie bardzo proste. Nie? I te złotka. No na pewno są dobre. To na 100%. Przeżyło. Przeżyło. Już tak. Powiem wam, że dzisiaj wyjątkowo ciężko było mi wybrać zbiórkę. Przyjrzałam mnóstwo zbiórek i aż ciężko mi po prostu, nie wiem jak dojdę do siebie. Mam jakiś chyba słabszy dzień, że po prostu nawet nie jestem w stanie czytać tych historii i oglądać zdjęć. Tak bardzo mi przykro, że tak dużo osób czeka na pomoc i ich zdrowie i życie zależy od pieniędzy. To jest przerażające.
ale musiałam wybrać. Wybrałam Tomasza. Tomasz, który walczy z rakiem żołądka i walczy, aby żyć dla swojej córeczki, bo nie chce jej tylko robić. Nie chce odchodzić, chce być przy niej. Jego lek jest drogi jak złoto, więc potrzebuje co 3 tygodnie prawie 10 tysięcy złotych. Pomóżmy, kochani, dołóżmy swoją małą cegiełkę. To na pewno pomoże. Da mu kolejne dni z córeczką. Pomagamy. Jest cały czerwony, łącznie z twarzą. Proszę. No, światło jest, no. 20. Idziemy. Ale idziemy, bo tam coś dużo ludzi stało i tak się boję, że boisz się dużo jest kolejka. Ludzi. Boję się ludzi, bardzo się boję ludzi. Boże, ale nie lubię ludzi. Tłumów, naprawdę nie lubię. To dobrze, że nie jesteśmy w centrum handlowym. Nie, centrum to ja już podziękuję. Zło. To jest zło. A to są świecące balony. Ja zawsze chciałam takie balony. Z balonów. Miliony monet na pewno kosztuje. To 20 zł pewnie na parę. 20 zł? Ale sobie optymista. Więcej? Te 20 zł to taki zwykły dostaniesz. No, świecący LEDami? Mrugający? Mrugający. Słuchaj, coś to taki ci zrobię. Okej. Kurczę. Czekaj, bo tu są kasy. Czy my musimy iść do kasy? Nie. Kurczę, my musimy od razu iść do... kogoś, kto kasuje bilety, prawda? Patrz, idę coś, o co chodzi. Chodźmy. My chcesz wchodzimy. Chcesz nagrać, jak nas złapią? Chociaż nikt tutaj nie sprawdza biletów, więc... Też tego nie rozumiem. Nie rozumiem. Po co się płacił od biedy za to, żeby tu wejść? Za to, żebyś przeszła się pod mostem. Znaczy pod... Nie, no tam dalej jest. Zobacz, gira. Jak tam się świeci pięknie. Nie, no się świeci. Ty no, patrzysz nie pod grinch. Ale ty patrzysz się pod nogi. Co ty, ja zielony nie jestem. A to chodzi o, wiesz... Nie wiem, o charakter. O charakter, jest, o uczucia. Przecież czymś posypać. I się marudzi. Jak stary dziadek. Ale nie no. Teraz jak ale będziesz, jest ślisko, jak tak. Jak będziesz fikała, to zobaczysz. Jak nagle później kadr powiem, poleci do góry, jesteś to znaczy, że jestem na dole. Podjeść. O! Widzisz? Dziecko leży. Taki też miałam drugi pomysł, właśnie, że jak nie dzisiaj to, to no? Lodowisko. To nie ze mną. Tak, się muszę złapać. O, proszę bardzo. To taka. A mnie zwiarka. Ale może wyjść na lodowisko, to będzie. Ja ci dam marudę. Idziemy. Dalej nikt nie sprawdza biletu. Tu poczekaj, tu jest kolejna kolejka. Brama. I, myślisz, o, patrz. No zobacz, to tutaj. Sprawdzają. Dobra. Idziesz. Już myślałam, że tak wejdę bez biletu. Znaczy bilet mam, ale że niby nie sprawdzają, to tak się poczuję. Chciałam się szukać przeznaczenia. Chciałam szukać. Nic z tego. Dobra. Idziemy do kasy. Patrz, jaki piękny. Prześlę ci, prześlę. Jaki piękny pałac w Wilanowie. Pięknie tu. Chociaż ciekawa jestem, jak wyglądał przed renowacją, bo teraz jest taki żółty. Ale jest ładny. Jest ładny, a my idziemy tam. Idziemy. Ładnie. I idziemy takim długim tunelem światła. Chcielibyśmy zrobić sobie dobre zdjęcie, ale jakoś tak za dużo ludzi. Zaraz znajdziemy jakąś latarnię. Ale jest jakiś dom przed nami. Co tam jest? Chodź tam, gdzie grają, idziemy tam. No tam jest tam fontanna, tam się coś dzieje. No wiem. To jest jakaś... Idziemy tam. Tak pięknie, że aż się popłakałem. Wzruszyłeś się?
jest tam jakaś budka z napojami. Szczerze to współczuję, komuś to tam musi sprzedawać, bo nie ma żadnego schronienia, więc tylko stoi przy tej budce. Zobaczymy, co tam mają. Ładnie tu, naprawdę ładnie, ale nie ma tego aż tak dużo i może lepiej w tygodniu po prostu na to na pewno jest taniej, bo kosztuje 10 zł, a nie 20 jak weekend. A to jest już duża różnica. Chociażby na kawę można wtedy pójść, nie? I wychodzimy już. Nie wiem, ile tutaj czasu spędziliśmy. Krótko. Z 15 minut? No nie, no. Może 20. No, pospacerowaliśmy trochę. Próbowaliśmy zrobić jakieś zdjęcie. Ale nie wiadomo, co z tego wyszło. Co się okaże? Coś na pewno. Czy coś się da podreperować? Podciągnięcie w Photoshopie. Może już widzieliście jakieś na Instagramie, nie? U ciebie. Ja jeszcze nic nie wrzuciłem. No jeszcze musimy zrobić. W ogóle. No, ale już opuszczamy to miejsce. Takie spoko na spacer, ale chyba nie w niedzielę i nie za 20 zł. Słabcie jakąś promocję w tygodniu. Wtedy miło będzie na spacerze, chociaż jest na pewno o wiele piękniej, bo jest śnieg i to jest zawsze duży plus. Tak śnieg robi tutaj roboty. Idziesz? Tak. No to chodź. Dobra, wiecie co, zostajemy jeszcze, bo tutaj pisze pierwszy pokaz i to będzie chyba pokaz tych iluminacji właśnie, 18.30. Więc idziemy. Idziemy na trawnik? Wszyscy są na trawniku. Na śnieżnik? Chodź na śnieżnik. Porzucamy się kółkami. Co? Porzucamy się kółkami. Jesteśmy w pierwszym rzędzie. Chcesz już się? Tak. Bajka o królewskiej wieży. Wirtualna galeria obrazów w Muzeum Pałacu w Filadowie. Podobało? Szczerze. Mały kontrast. Jaki kontrast? Takie mdłe momentami to było. Mi się na początku podobało, ale to fajne efekty. Tak, takie to co było to ładne, ale sama bajka to takie... No to taka... Biedne te drzewa, no zemdlały. I tam też zemdlało. Ale wyglądają jak ubiegłoroczne choinki, takie marne, biedne. Takie porzucone, wyrwane. Strasznie to wygląda, niszczą klimat świąt. O nie, zielone byśmy mieli, ale nie zdążymy. Trudno. Tu są kłódki, są miłości tutaj. Ciekawe, czy rdze wie, jak się mu uśmiechnie. Odpadają. Okay. Idziemy, napis Wilanów. I to jest, proszę Państwa, za darmo na przykład. Bo tu możecie sobie Rafaela, iść. Nutella. To już jest Nutella. Nutella jest lepsza od Raffaello. Nie wiem, jak Wy uważacie, ale tak jest moje zdanie osobiście. Tak. Idź, przechodź. Nie będę przechodzić, ja się boję. Za dużo. Chodź, idziemy pod krokiem. Pod krokiem. Pod krokiem. Cześć, pusto? Ciastek. Jak to pusto? A to pusto. Ej, ładny ten zameczek. No, no ten. Zobacz, jakie to jest ładne. Chodźmy do zamku. Pilnuję Barta, my książniczki. Cześć,
kręci. Jak on mnie kręci. Jestem jak twój cień dzisiaj. A mnie kręcisz. Kręcisz i kręcisz. Wierzę. Ładnie tu jest, naprawdę. Za friko. To już koniec naszej wycieczki. Coś tam robisz, Lukas? Szukasz transportu. Bardzo wam dziękujemy za oglądanie, za to, że byliście z nami. Było nam bardzo miło dzisiaj, fajnie spędziliśmy czas, przynajmniej ja. Co? Mówię, że spędziłam miło czas, przynajmniej ja. Tak, ja też, oczywiście. To też, no to dobrze, jest to udokumentowane. Jeszcze raz dziękuję i zobaczymy się jutro. Pa!